Dzień dobry Państwu. Mamy czasy postpandemiczne. Jedna fala zakażeń jeszcze się nie skończyła. Czekają nas kolejne. Większość uczelni wyższych na całym świecie przeszła w tryb zdalny. Wiele uniwersytetów na całym świecie ogłasza, że następny rok akademicki będzie także w trybie zdalnym. Na przykład Cambridge University, bardzo prestiżowy uniwersytet, ogłosił już kilka tygodni temu, że do końca 2021 roku będzie pracował zdalnie. Uczelnie w Polsce raczej dobrze poradziły sobie z wyzwaniami cyfrowymi, to jest moja teza. Gorzej w edukacji niższego stopnia, chociaż to jest skomplikowana historia, jakie są przyczyny tego, nie chciałbym tego ruszać. Natomiast interesuje mnie dzisiaj, jak polskie uczelnie, w szczególności Uniwersytet Łódzki, odnajduje się w nowej cyfrowej rzeczywistości. Dzisiaj zaprosiłem do mojego wirtualnego studia czterech profesorów i zarządzających jednocześnie. Jest z nami profesor, doktor habilitowany Sławomir Cieślak, profesor nauk prawnych, prorektor do spraw edukacji Uniwersytetu Łódzkiego i specjalista postępowania cywilnego, a także, last but not least, kandydat na rektora Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024. Jest z nami Dzień także dobry. profesor, dzień dobry, jest z nami również profesor Tomasz Cieślak, doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Profesor Tomasz Czapla, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu nauki społeczne, czyli profesor UŁ oraz dziekan Wydziału Zarządzania. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor doktor habilitowany Jan Konopacki, neurobiolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik katedry neurobiologii, a także znany popularyzator nauki. Dzień dobry. Witam panów profesorów. Chciałbym zapytać profesora Tomasza Czapli z tego względu, że Wydział Zarządzania zajmował się także strategiami różnego typu. Jak z jego punktu widzenia uniwersytety w Polsce i Uniwersytet Łódzki zwłaszcza poradził sobie w tym okresie, jeśli idzie o te wyzwania kultury cyfrowej? Dzień dobry wszystkim. Sytuacja jest dość złożona, ponieważ są dwie strony tego swoistego medalu, jakim stało się zdalne nauczanie. Z jednej strony wiele dobrych rzeczy się wydarzyło, bo przeszliśmy pewną barierę psychologiczną obaw. Mówię tutaj oczywiście o osobach, które wcześniej nie pracowały w tym systemie. I trochę w tej formule wyższej konieczności one weszły w ten system i okazało się, że ten diabeł zdecydowanie nie jest ani za bardzo straszny, a nawet może nieść pewne korzyści. Natomiast też, by w pełni skorzystać z tego, posłużę się pewną analogią. Nie będę tutaj robił kryptoreklamy, ale pewne duże polskie wydawnictwo naukowe jakieś 20 lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze książki cyfrowe, stwierdziły: no problem, co to za problem, zrobić encyklopedię elektroniczną, zeskanujemy encyklopedię. Oczywiście słowo encyklopedia jest tu zupełnie przypadkowo użyte i będziemy mieli książkę elektroniczną, online'ową. I to, do czego zmierzam, to to, że dzisiaj stoimy przed pewnym wyzwaniem nauczenia się, czym jest technika kształcenia za pomocą zdalnych środków. Bo trochę jest tak, że weszliśmy w to, jak zeskanowana książka. I kolejny krok, który musimy wykonać, to nauczyć się, jak zrobić te zajęcia rzeczywiście elektroniczne, wykorzystać te możliwości, które zdalne narzędzia dają. Ale tutaj przepraszam, że użyję trochę angielskiego określenia, ale to trzeba zmienić mindset, czyli jakby trochę układ myślenia, sposób myślenia, bo tak jak mówię, trochę w tej metaforze, tu nie chodzi o to, żeby zeskanować książkę i powiedzieć: OK, możesz ją odczytać na komputerze, ale wykorzystać to, co te elektroniczne środki komunikacji dają. I w szczególności w naukach społecznych jedno z większych wyzwań to jest budowanie relacji, ponieważ bardzo wiele
umiejętności, wiedzy takiej praktycznej w naukach społecznych kształtowany jest w interakcjach społecznych. I tu bariera ekranu wymaga, tak jak powiedziałem, nie jest nie do pokonania, ale wymaga zmiany i nauczenia się innego sposobu myślenia. Także mam poczucie, że zebraliśmy bardzo duży, trochę tak jakby w nomenklaturze naukowej powiedziałbym, bardzo duży materiał badawczy, który teraz powinniśmy poprawnie za pomocą logicznie dobranych metod badawczych przekształcić w pewne dające się zastosować wnioski. A zatem jakby powiedziałbym tak, więcej widzę plusów. Uważam, że możemy z tej całej sytuacji bardzo dużo dobrego wyciągnąć, ale cały czas jeszcze przed nami jest kawałek drogi, bo musimy teraz powiedzieć, ok, to jest nasz stan normalny i wykorzystuję, a nie zostałem tak czy inaczej przymuszony, sytuacja mnie zmusiła do funkcjonowania. Innymi słowy, przejście w taki stan naturalnej proporcji równowagi i świadomego stosowania tych narzędzi. Bardzo dziękuję. Dodam jeszcze, że profesor Czapla jest wielokrotnie nagradzanym przez studentów wykładowcą, więc te relacje społeczne tutaj mają duże znaczenie, jak sądzę. Chciałbym teraz zapytać, jak to wygląda od strony nauk przyrodniczych. Panie profesorze Konopacki, jak to wygląda z pana punktu widzenia? Popularyzator nauki. Tak. Proszę panów profesorów, no więc ostatnie 3 miesiące były takim dobrym poligonem doświadczalnym, ponieważ wspólnie z kolegami korzystaliśmy z Zooma, korzystaliśmy z Teamsa i nie było problemem przejście od razu na prowadzenie w ten sposób seminariów oraz wykładów, ponieważ tutaj nie ma tych interakcji społecznych, o których wspomniał profesor Czapla bezpośrednio. Natomiast problem bardzo poważny jest w przypadku zajęć laboratoryjnych, bo z oczywistych względów praca w laboratorium wymaga kontaktu z aparaturą, nie mówiąc już o tych laboratoriach, gdzie wymagany jest materiał żywy, czy to materiał roślinny, czy materiał zwierzęcy. I tutaj zaczyna się problem. Myśmy na dotychczasowym etapie rozwoju pandemii na świecie nie wykształcili jeszcze formy zajęć laboratoryjnych z prawdziwego zdarzenia, które by nawiązywały do tych standardów, jakie obowiązują w przypadku zajęć laboratoryjnych, gdzie mamy normalne warunki, czyli kontakt z materiałem żywym. I to jest, proszę panów profesorów, bardzo poważny problem. Ja sobie przejrzałem, wszedłem wczoraj na stronę Uniwersytetu w Calgary, który dobrze znam, w którym spędziłem wiele lat, i o dziwo tam jest podobny problem. W zasadzie wszyscy poszli tą samą drogą. Zajęcia seminaryjne, zajęcia wykłady, to jest oczywiście bez kłopotu, bo współczesne środki techniczne na to pozwalają. Natomiast odwołano po prostu zajęcia laboratoryjne. Odwołano. Uważano, że no na obecnym etapie rozwoju techniki my nie jesteśmy w stanie przekazać słuchaczom tych ważnych elementów, które tworzą się podczas pracy w laboratorium. No jak sama nazwa wskazuje, laboratorium no to nie praca tylko z komputerem, tylko z aparaturą, gdzie mamy uzyskać wynik, go zinterpretować itd., itd. To krótko tyle. Podsumowując, o ile pewna forma zajęć dydaktycznych, czyli seminaria, proseminaria, wykłady, bez kłopotu możemy realizować, natomiast nie mamy wypracowanej na dzisiaj
formy alternatywnej w stosunku do zajęć laboratoryjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz zapytać wobec tego, jak z punktu widzenia studentów i rektora, który zajmuje się kontaktem ze studentami, jak to wygląda? Panie profesorze. Dzień dobry. Wydawałoby się, że najprościej jest przenieść pewne treści, zwłaszcza w naukach społecznych i humanistycznych, nawet w przypadku, kiedy wcześniej zajęcia były prowadzone w sposób tradycyjny w sali wykładowej czy seminaryjnej. Natomiast to doświadczenie ostatnich tygodni, wręcz miesięcy, pokazuje, że no, to nie są tego typu problemy, jak problemy z zajęciami laboratoryjnymi. Niemniej edukacja zdalna w przypadku, kiedy pojawiła się na taką skalę nagle z dnia na dzień jako realizacja pewnej potrzeby, no i rodzaj pewnej protezy. Mimo że działa chyba nieźle, to jednak pozostawia sporo luk i budzi kontrowersje, rodzi rozmaite problemy. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest oczywiście kwestia przyzwyczajeń. Nie mówię tutaj wyłącznie o przyzwyczajeniach studenckich, przepraszam, o przyzwyczajeniach wykładowców, ale również przyzwyczajeniach studenckich. Potwierdzą panowie, że do tej pory mamy takie liczne maile, kontakty telefoniczne, oczekiwania, że może jednak na zasadzie wyjątku moja grupa będzie się mogła spotkać gdzieś tam w sali, pewnie się nie pozarażamy. To jest ta potrzeba kontaktu zupełnie naturalna. Izolacja, w jakiej pozostawaliśmy nie tak dawno, taka realna izolacja w domach, też no, wpływała, ja prowadziłem zajęcia ze studentami, wpływała na ich kondycję psychofizyczną. Zdarzało mi się, że dostawałem przed zajęciami mailem prośbę o zgodę na nieuczestniczenie w danym spotkaniu właśnie ze względu na to. Natomiast podstawowym problemem moim zdaniem jest to, że my jeszcze nie umiemy nie tyle sprawnie korzystać z możliwości technicznych, bo z tym chyba nikt czy większość nie miała kłopotu, ale nie umiemy zachować pewnego rozsądku i umiaru w prowadzeniu zajęć online. Pierwsza sprawa, którą zauważyłem i to przyznam, zauważyłem również na sobie, to no, właściwie poluzowanie, a potem bardzo swobodne traktowanie harmonogramu dziennego i tygodniowego. Wszyscy uznali, że skoro siedzimy w domach, to właściwie możemy się kontaktować od rana do wieczora. Część wykładowców, część studentów uznała, że w takiej właśnie sytuacji izolacji, czy zajęcia się będą odbywały o 13:30 czy o 17:00, innego dnia to właściwie nie jest problem, a to jest przecież problem. Więc podstawowa sprawa i właściwie takie wyzwanie, które przed nami stoi, wszystkimi wspólnie, to jest znalezienie sensownego, metodycznego zaplecza dla tych zajęć. Nie dla pojedynczych zajęć, bo to sobie trzeba jakoś wypracować, oczywiście korzystając z pomocy fachowej i z rozmaitych opracowań, ale jeśli jest plan tygodniowy zajęć, jeśli są pewne zasady, przepraszam, i uczestniczenia w zajęciach, i zaliczeń, i egzaminów, to teraz trzeba je przenieść z tego tradycyjnego sposobu funkcjonowania na ten elektroniczny, a to rzeczywiście wcale nie jest takie proste. I tutaj dodam jeszcze jedną kwestię, którą obserwuję z doświadczenia literaturoznawcy prowadzącego zajęcia. Nie dalej jak wczoraj dostałem od koleżanki z uczelni prowadzącej seminarium magisterskie językoznawcze prośbę o uczestniczenie w
komisji w trakcie egzaminów magisterskich, ale z przejmującym dla mnie uzasadnieniem. Znaczy podejrzewam, że tak czy inaczej koleżanka brała mnie pod uwagę, natomiast jej uzasadnienie było takie, że zapewne mam dużo różnych zajęć, ale może się zgodzę, bo część wykładowców odmawia, bojąc się technologii. Znaczy bojąc się tych rygorów związanych z przeprowadzeniem egzaminu online. Myśmy to opisali tak wyraźnie, krok po kroku, że mam nadzieję, że nie ma się czego bać, ale trudno też takich lęków nie rozumieć. Kłopotem jest również to, że część wykładowców i część studentów ma nadzieję, ja mam nadzieję, że nie złudną nadzieję, że w końcu sierpnia i we wrześniu, tak jak w Uniwersytecie Łódzkim zaplanowana jest sesja egzaminacyjna, że wtedy pandemia będzie przeszłością, że będziemy mogli się normalnie spotkać w salach wykładowych, aulach, że odbędą się normalne, tradycyjne egzaminy i zaliczenia. No niestety wiele wskazuje na to, że pewnie tak nie będzie. Wobec tego tym bardziej istotne są te konkretne rozwiązania metodyczne. Poprosiliśmy przedstawicieli wydziałów, poprosiliśmy dziekanów o zebranie opinii i rozmaitych propozycji, co można i jak można usprawnić. Myślę, że długa jeszcze droga przed nami, duża praca, żeby gdyby się okazało, że tak jak Cambridge, czy tak jak różne inne uczelnie, będziemy musieli większość zajęć, po prostu wszystkie zajęcia, bo wtedy nie większość, wszystkie zajęcia prowadzić online w przyszłym roku akademickim, to, że te rozmaite kolizje, te rozmaite kłopoty, które pojawiały się teraz, jakoś uda się zminimalizować. Choć nie sądzę, żeby się udało je całkowicie wyeliminować. Sam odczuwam pewne znużenie, nie mówię o tej naszej sytuacji rozmowy, ale kiedy po jakimś jednym, drugim zebraniu i jeszcze przez półtorej godziny mam prowadzić zajęcia i część studentów wyłącza kamery, tłumacząc, my już dzisiaj nie możemy dłużej patrzeć na siebie w ten sposób. No ja muszę, bo nie chcę, żeby słuchali jakiegoś prostokątu z moimi inicjałami. To też jest coś, z czym się po prostu trzeba oswoić. Dziękuję bardzo. W takim razie, jak to wygląda z punktu widzenia pana profesora i pana rektora? Przypomnę, profesor Sławomir Cieślak jest prorektorem do spraw edukacji Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie kandydatem na rektora. Dzień dobry Państwu. Dla mnie, jako dla prorektora do spraw kształcenia, wypowiedzi szacownych Państwa profesorów wcześniejsze są szczególnie istotne, bo to jest swojego rodzaju też i podsumowanie i dokonanie pewnej oceny tego, z czym mieliśmy do czynienia w Uniwersytecie Łódzkim w ciągu ostatnich miesięcy. I tu nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że pomimo tego, że my w ciągu ostatnich lat staraliśmy się doskonalić nasze metody kształcenia i zapewniać takie możliwości, instrumenty do tego, żeby pracownicy mogli, mieli szansę na rozwój taki interpersonalny. Chodzi mi tutaj o Komisję Doskonalenia Dydaktyki, która organizowała szkolenia, zwłaszcza między innymi z prowadzenia zajęć właśnie online przy użyciu rozmaitych tego rodzaju narzędzi, instrumentów, to nie ulega wątpliwości, że pandemia spowodowała, że trzeba było w sposób drastyczny przyspieszyć ten proces i wiele osób, które w normalnym trybie nie podjęłoby takiej próby, żeby przejść na kształcenie online, przynajmniej żeby jakoś urozmaicić prowadzenie zajęć, było do tego zmuszona. Więc był to swego rodzaju taki wstrząs, z którego, zgadzam się, trzeba wyjść wzmocnionym i wykorzystać go do tego, żeby to nie zostało zmarnowane w dalszym naszym rozwoju w ramach takiego doskonalenia. Bardzo cenna uwaga, która się pojawiała we wcześniejszych tutaj wypowiedziach panów profesorów. To znaczy to, że nie ma prostego przejścia, możemy w pewnym uproszczeniu przyjąć od kształcenia analogowego do cyfrowego.
to oczywiście to nie jest to samo, to znaczy nie ma tak, że ktoś, kto prowadził normalnie zajęcia, teraz włącza sobie komputer i prowadzi właściwie tak samo jak do tej pory zajęcia, tyle tylko, że w sposób zdalny, czyli potrzeba doskonalenia metodyki kształcenia online jest przez nas doceniana i od razu chciałbym powiedzieć, że już teraz rozmawiamy na temat całkowitego przebudowania strony Nowe Kształcenie, która ta strona powinna być takim narzędziem interakcji pomiędzy pracownikami i tymi jednostkami w uniwersytecie, które mają wspierać rozwój interpersonalny. Ja tak powiem Państwu jako pewnego rodzaju zobrazowanie tego, o czym mówię. Przykład profesora nie z naszej uczelni, tylko dotarła do mnie taka informacja ze świata, że tak powiem. Profesor, który normalnie prowadził tradycyjny wykład, stwierdził, że on nie będzie prowadzić wykładu w formie takiej właśnie online, bo ma swój podręcznik i studenci równie dobrze mogą sobie czytać jego podręcznik. To jest takie właśnie zobrazowanie tego, że analogowy system nie ma prostego przełożenia na kształcenie cyfrowe. Oczywiście tu nawet jeżeli będziemy doskonalić naszą metodykę pracy online, to i tak zderzymy się z tym problemem, z którym się zderzamy i bardzo cenny jest przykład i głos pana profesora Konopackiego, że w naukach eksperymentalnych absolutnie badania laboratoryjne przeprowadzane w sposób zdalny to jest jedynie zupełna jakaś namiastka czegoś, z czym możemy mieć do czynienia i wcale nie ma się co dziwić, że w istocie odwoływane są tego rodzaju zajęcia, jeśli mamy poważnie traktować badania i zwłaszcza efekty, wyniki tychże badań. Stąd też u nas istotne było to, że przynajmniej taki niewielki wyłom, ale ministerstwo dało możliwość przeprowadzania bezpośrednich zajęć pomimo zawieszenia kształcenia w odniesieniu do zajęć laboratoryjnych na ostatnich latach studiów, jeżeli to jest konieczne do zamknięcia procesu kształcenia i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo tutaj dotykamy dwóch kwestii, znaczy faktycznej możliwości prowadzenia tych zajęć, udoskonalania tego całego systemu prowadzenia zajęć, ale również są kwestie natury prawnej i chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo możliwe, że nasz przekaz będzie trafiać do większej liczby studentów i również pracowników. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, że wspólnie z panem rektorem Tomaszem Cieślakiem przyjmowaliśmy takie propozycje rozwiązań natury prawnej, które w sposób maksymalnie elastyczny pozwoliłyby przeprowadzić wszystkie zaliczenia i egzaminy. Natomiast wszystko to musi być ujęte w ramach dopuszczonych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. I przypominam tylko, że regulacja z 21 maja bieżącego roku ministra nauki i szkolnictwa wyższego nie daje w tym zakresie możliwości jakiegoś innego rozwiązania. To nie zależy od władz uczelni, że my teraz w szerszym zakresie dopuścimy możliwość bezpośredniego kontaktu i prowadzenia zajęć, ponieważ jest to prawo powszechnie obowiązujące. Jesteśmy z nim związani i pozostaje nam tylko zdalne kształcenie do 30 września. Taka jest decyzja ministra. I może na koniec jeszcze co po pandemii ewentualnie, bo jeżeli oczywiście będzie konieczność prowadzenia zajęć zdalnych również w kolejnym roku, to chciałbym podkreślić, że my raz, że już teraz podjęliśmy ten wysiłek, żeby w maksymalnym stopniu ułatwić to pracownikom, to cały czas działamy i w ciągu wakacji będą udoskonalane warsztaty, jeśli chodzi o poszczególne wydziały. W szczególności na każdym wydziale będzie zorganizowany wideoterminal. To już są decyzje podjęte i takie sale wideokonferencyjne, niezależnie od tego, że już obecnie na wydziałach one mogą funkcjonować, to dodatkowe będą zorganizowane, żeby wzmocnić taki wizerunek profesjonalisty, jeśli chodzi o Uniwersytet Łódzki w tym zakresie, a my już w znacznym stopniu, tak myślę, że jesteśmy odbierani. I też chciałbym tutaj podziękować i wyraźnie to zaznaczyć, może czasami tak sami siebie nie doceniamy, ale ja chciałbym to podkreślić, że dzięki portalowi pracowniczemu, systemowi KSI, my byliśmy w stanie jako jedna z nielicznych, może jedyna uczelnia, to trudno jest mi powiedzieć, to oczywiście trzeba by ustalić, ale na pewno jedna z nielicznych uczelni, która była w
stanie przestawić się na zdalną pracę administracji. Mogliśmy wszystko wykonywać z domu, więc jest to, myślę, że ważna rzecz. Natomiast gdybyśmy byli w sytuacji już postpandemicznej, to myślę, że ten blended learning, czyli uzupełnienie i udoskonalenie procesu dydaktycznego za pomocą tego środków, narzędzi kształcenia online jak najbardziej wchodziłoby w grę. Jako udoskonalenie, bo tak jak my mówimy i podkreślamy, już cały czas mi to przebrzmiewa, to moje hasło, czyli nasze hasło właściwie naszego zespołu, czyli uniwersytet to ludzie. Skoro ludzie, to kontakty oczywiście interpersonalne są istotne i w ramach działalności uniwersyteckiej oczywiście to musi być podstawa, taka bezpośrednia możliwość wymiany, dyskutowania, spierania się, no to zresztą no już teraz widać w trakcie wideokonferencji, że najlepiej można to uczynić w bezpośrednim kontakcie. Ale jestem za tym, żeby oczywiście nie zmarnować tego, co możemy uzyskać takiego pozytywnego z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, a więc jako uzupełnienie kształcenia i może podnoszenie jakości tych zajęć, żeby je urozmaicić i żeby rzeczywiście, no bo nowe pokolenia też w ten sposób odbierają w większym stopniu, no może nam się to podobać czy nie, ale no rzeczywiście, gdy kolejne pokolenia będą w coraz większym stopniu korzystały i chciały pozyskiwać wiedzę i jakieś tam kompetencje przy użyciu tych rozmaitych nowinek technicznych, musimy nad tym nadążać, ale jednocześnie mając tę świadomość, że to jest uniwersytet, instytucja poważna, która niekoniecznie nie musi i nie powinna ulegać jakimś tam trendom społecznym, jakimś przemijającym, tylko no, musi trwać w swojej też takiej dumie, w swoim poczuciu potrzeby dysponowania jakimś prestiżem. No i no, tak jak powiedziałem, poważna instytucja. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No ja tylko jeszcze chciałbym na chwilę zagadnąć, bo tutaj pojawiła się taka wersja, panie rektorze, taka opinia, jakby no zaburzenia, mnie to też doskwiera, zaburzenia przez kulturę cyfrową, kultury analogowej w tym znaczeniu, że na przykład siedzimy non-stop przed ekranami, nie ma podziału właściwie na czas, kiedy jedziemy dokądś, do naszego biura czy naszej sali wykładowej, wykładamy, wracamy i tak dalej. Nie ma takiego podziału. Panie rektorze, czy coś w tym względzie można zrobić coś? Tak, tu jest istotna rzecz, chyba rzeczywiście, to no, work-life balance, my mamy to w naszym programie, myślę, że to jest ważna rzecz i w to doskonale wpisał się, myślę, głos pana rektora Tomasza Cieślaka, to znaczy, żeby nie zaburzać harmonogramu zajęć przyjętego w ramach no, planu już wcześniej ustalonego w jakiś sposób. Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o moje zajęcia dydaktyczne, które kontynuuję w tym semestrze, absolutnie nie wprowadzałem żadnych zmian. To znaczy, mając tego świadomość, że oczywiście może komuś nie pasować, czy oczywiście moje zajęcia, też wykład ja nagrywałem, przesyłałem też studentom link do tych nagrań, więc jeżeli ktoś nie mógł bezpośrednio uczestniczyć w tych moich zajęciach, to zawsze mógł sobie to odtworzyć, ale wydaje mi się, że taki porządek powinien być z punktu widzenia zapewnienia takiej stabilności i takiego pełnego rozwoju człowieka i zaspokajania jego potrzeb rodzinnych, osobistych, to rozdzielenie tutaj tej sfery życia przy pracy zdalnej jest szczególnie ważne, szczególnie istotne. Myślę, że chyba wszyscy tutaj obserwowaliśmy to. Ja na pewno jestem w stanie to potwierdzić, jeśli chodzi o moje doświadczenia, że znacznie więcej poświęcam teraz czasu na te wszystkie swoje obowiązki. Raz, że no jest łatwiejszy ten dostęp, czyli nie tracimy czasu na dojazdy gdzieś w różne miejsca, tylko praktycznie możemy, kończąc jedno spotkanie, za chwilę przenosić się na spotkanie z drugą grupą osób i to jest intensywność znacznie, znacznie większa.
ale w związku z tym szczególna jest potrzeba zachowania tutaj odpowiednich proporcji. Tu w pełni się z tym zgadzam, że no nie może to doprowadzić do takiego no bezmyślnego, że tak powiem, intensyfikowania naszej aktywności, bo nie w tym rzecz. Oczywiście work-life balance jest bardzo ważny, równowaga między życiem prywatnym, osobistym i pracą, i ten harmonogram pracy powinien być zachowywany, zwłaszcza że w ten sposób dalej doceniamy też potrzebę tej takiej rzetelności w stosunkach międzyludzkich, a więc między innymi punktualności. Czyli umawiamy się na jakieś godziny spotkań, więc samo to, że o tej samej porze się spotykamy, to jest to wyrazem naszego wzajemnego poszanowania, również dla naszych rodzin, dla naszego czasu, który no jest dla wszystkich oczywiście bardzo, bardzo ważny. Także to jest bardzo istotny problem, to nie ulega wątpliwości. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Wydaje mi się, że tutaj no, konstrukcja też psychiczna studentów, taka stabilność rzeczywistości, to powoduje, że właściwie no, trzymanie się planu ma sens. Panowie profesorowie, czy jednym zdaniem jakoś chcielibyście coś dorzucić jeszcze? Jeżeli można, bo trochę w takiej intencji refleksji wywołanej tą wypowiedzią, bo ostatnio miałem taką sytuację, w której zastanawiałem się, czy być zachwyconym, czy przerażonym, ponieważ jedna ze studentek uczestniczyła w zajęciach prowadząc samochód. Jakby z jednej strony zachwyt nad determinacją, no bo... Ale z drugiej to chyba ta work-life balance i te granice, które, powiem szczerze, że nie wiem, jak to zinterpretować, ale na pewno, to, powiedział, tu gdzieś zaczyna być granica tego świata i równowagi, także złota myśl na koniec. Dziękuję bardzo za tę refleksję. Panowie profesorowie, zdanie jakieś? Jeśli można... Mam nadzieję, że nasza rzeczywistość nie będzie wyłącznie rzeczywistością wirtualną w izolacji z jednego względu. Jestem polonistą, a nie socjologiem czy psychologiem, ale w kontaktach międzyludzkich bardzo istotna jest mowa ciała. My nie możemy patrzeć na swoje obrazki, na swoje portrety, na gadające głowy. Zresztą jak pamiętają Państwo, to dłuższe programy telewizyjne, w których były gadające głowy, no, zawsze kusiły, żeby sięgnąć po pilota i przełączyć. Potrzebny jest realny kontakt, więc zachwycając się technologią, traktujemy ją jako, tak jak powiedział Pan Rektor, dopełnienie. No i teraz w tej wyjątkowej sytuacji jako niezbędne narzędzie, ale mam nadzieję, że nie jedyne, a na pewno nie takie, które zdominuje funkcjonowanie uniwersytetu, bo kontakty są czymś absolutnie podstawowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie profesorze Konopacki? Proszę panów, taka drobna refleksja, to znaczy ja sobie zdaję z tego sprawę, że tu chcę zaadresować ten problem zajęć laboratoryjnych. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest pewien proces, w którym my będziemy dopiero rozwijali pewne nowe technologie, jak zastąpić te analogowe doświadczenia, które są związane z pracą w laboratorium, jakąś inną formą. Takie instrumenty myśmy w katedrze kilka lat temu wprowadzili tak zwane wirtualne laboratorium, ale to jest do pewnego stopnia namiastka, bo ona jest związana z ogromnymi kosztami, ale to jest alternatywa. Tylko to wszystko zależy od tego, jak długo my będziemy w takim stanie, jaki mamy w tej chwili, bo powiedzmy sobie szczerze, pandemia jest, ona jeszcze najprawdopodobniej będzie trwała tak długo, jak długo nie będzie jak długo nie będą wprowadzone masowe szczepienia. Czyli to jest okres około roku, półtora roku. Później no, trzeba będzie się zastanowić, czy jeżeli powrócimy do realnego, normalnego świata, czy rzeczywiście jest sens, żeby ten kierunek takich alternatywnych zajęć laboratoryjnych rzeczywiście rozwijać. To jest problem
pytanie, przed którym w tej chwili wszyscy stoimy. Oczywiście nie odpowiemy na nie, ale ważne jest, byśmy mogli je wszyscy zaadresować i po prostu ta jest bez tego sprawy, że no, czas jest nieprawdopodobnie dramatyczny, ale i ciekawy, jest dla nas wszystkich wyzwaniem. Ja się bardzo cieszę, że właśnie miałem możliwość bycia dzisiaj w takim szacownym gronie i poruszyliśmy pewne kwestie, które są niesłychanie ważne dla funkcjonowania Uniwersytetu w czasie najbliższego, zbliżającego się roku, co najmniej, a może nie, no zobaczymy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu wszystkim. Myślę, że całe spotkanie no w jakimś sensie udowadnia też, że Uniwersytet Łódzki trzyma rękę na pulsie. Dzisiaj o 18.30 jest debata w Kolegium Civitas poświęcona właśnie tym sprawom. Cały świat dyskutuje właściwie nad tym, jak się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Wiadomo, że uniwersytety to jest kwestia międzynarodowego kształcenia, międzynarodowych studentów. To jest dodatkowy też atut życia uniwersyteckiego, ale też no, powiązanie z globalizacją. Nie chciałbym tego rozwijać. Nie chciałbym też rozwijać kwestii badań naukowych, bo na przykład w naukach społecznych przecież badania terenowe też w jakimś sensie są niemożliwe na szerszą skalę. Jest wiele problemów związanych z pandemią. Bardzo dziękuję naprawdę panom profesorom za udział, za myśli. To był tutaj. Serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.